34 zespoły z dwóch województw i kilku powiatów, prawie 400 zawodników i w sumie 4 kategorie wiekowe. Na 6 boiskach chłopcy i dziewczyny w wieku od 5 do 15 lat. Tak w skrócie można opisać to, co miało miejsce podczas tegorocznej edycji piłkarskiego turnieju o Puchar Wójta Gminy Nędza Górki Cup 2018. Ta idea powstała, z tego co pamiętam, w roku 2012. Kiedyś za granicą taki turniej zaobserwowałem, no i pomyślałem sobie, że może spróbujemy w górkach. To był taki pierwszy pomysł. Staraliśmy się to zaraz w górkach zrealizować. Z początku były tam 6 drużyn, z roku na rok ta obsada jest jeszcze większa. W tym roku jest rekordowa ilość, bo są 34 drużyny, około 380 zawodników i zawodniczek. No, praktycznie z całej okolicy, z powiatu rybnickiego, raciborskiego, jest drużyna z Milówki, także to już dosyć daleko od nas. Jest drużyna jedna z Opolskiego, tam z Ogolickiecza, z Pilszcza. Ogólnie drużyny, powiedzmy, okolic Rydutowy, Kuźnia Raciborska, Nędza, Gaszowice, Szerbice, Czernica, także no, też dużo akademii różnych, które powstaje tutaj. Głównie drużyny z okolicy. Zależało nam na tym, żeby to był taki turniej dla tych drużyn ościennych, żeby po prostu tutaj jak najwięcej tych drużyn zgromadzić. No właśnie, jakie cele Wam przyświecają jako organizatorom? Znaczy, głównie chodzi nam o to, żeby te dzieci po prostu wyszły z domu i w jakiś sposób aktywny spędziły ten wolny czas, bo jeżeli mają przed komputerem siedzieć czy przed telewizorem, to lepiej jak te 7 godzin pobiegają tu nas na boisku. Na turnieju Górki Cup kolejny już raz pojawiły się dziewczyny z klubu TS Row Rybnik, prowadzone przez prezesa i trenera Tomasza Kieczkę. Jesteśmy tutaj stałym gościem u Arka Gronerta, przyjeżdżamy kiedy nas tylko zaprasza. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy dość silną grupą, bo 3 roczniki. Ja sam staram się to jakoś pogodzić, ale dziewczyny dają radę, więc wszystko jest dobrze. Jechaliśmy tutaj generalnie w bardzo okrojonym składzie, bo dużo dziewczyn już pojechało na urlopy, więc tak naprawdę przyjechaliśmy po to, żeby pograć. Nie mamy zmienniczek, więc no, chcemy po prostu dobrze się bawić. Wśród roczników 2010 pierwsze miejsce wywalczył UKS Lisek Milówka, który w finale pokonał 2-1 Naprzód Rydutowy. Trzecie miejsce przypadło zespołowi AP United, a czwarte LKS-owi Górki Śląskie. W rywalizacji roczników 2007 triumfował Zamyczek Czernica po zwycięstwie 3-2 z drużyną FC Pilszcz. Przede wszystkim jest to turniej, który ma na celu krzewienie piłki nożnej wśród młodzieży. No widać, że jest tutaj zaangażowanie, jest walka, te dzieci bardzo emocjonalnie podchodzą do tych meczy. No i to jest najważniejsze, zwycięstwo, cieszą się, są tu emocje, to jest dla dzieci najważniejsze. Jak wygląda ta sprawa szkolenia młodych zawodników w klubie Zamyczek Czernica? To znaczy, myślę, że od 2 lat wygląda to coraz lepiej. Mamy już 4 grupy młodzieżowe, piątra naborowa, także no, staramy się, żeby te szkolenie młodzieży było podstawą do tworzenia jakichś grup seniorskich później, żeby to nie było tylko związane z prowadzeniem zawodników, ale chcemy, żeby też wychowankowie, przede wszystkim wychowankowie Zamyczku grali w pierwszej drużynie. W turnieju roczników 2004 wygrała Silesia Lubomia, która zaliczyła komplet zwycięstw i wyprzedziła Zamyczek z Czernicy oraz SP Rydutowy. Stawkę uczestników imprezy uzupełnili zawodnicy z rocznika 2011 oraz młodsi, którzy rywalizowali w formie zabawy.